Rok 2016 był niezwykle owocny dla Fundacji ARTica, jeżeli chodzi o murale. Zaczęliśmy ten rok w szkołach Inspiracja w Krakowie, gdzie powstał pierwszy mural inspirujący wszystkich do zabawy, do muzyki i do tego, żeby się rozwijać. Ten mural stworzył Wojtek Wiśniewski ze swoją drużyną warsztatowiczów. Później towarzyszyliśmy artystom w Kozłowie. Mieliśmy tam ekipę międzynarodową, która malowała na ścianach opuszczonej fabryki. Wrzesień zawiózł nas do Zielonek, gdzie malowaliśmy na opuszczonym budynku byłej chlorowni w Parku Wiejskim w Zielonkach, a teraz kończymy na krakowskim Kazimierzu, gdzie przy bulwarach wiślanych na tyłach Staromiejskiego Centrum Kultury i Młodzieży powstaje właśnie nowa praca. Zobaczcie, jak to tworzyliśmy. Od 2007 roku realizuję projekt, gdzie jeżdżę ze znajomymi po całej Polsce, po opuszczonych fabrykach i domalowuję tam nowych mieszkańców, inspirowanych lub miejscem, lub inspirowany folklorem. Stworzyłem panteon starosłowiański z różnymi starosłowiańskimi postaciami, które jakby były duchami gospodarzy czy moimi wyobrażeniami osób, które mogły wcześniej tam żyć czy pracować w tych fabrykach. Z tej strony ta budka w ciekawy sposób gra z pewnego rodzaju przejrzystością, ponieważ te dwie ściany tak naprawdę opowiadają o tym, co jest dużo, dużo dalej za tymi ścianami. Tutaj mamy nacisk na rekreację, mamy tą siłownię plenerową, mamy jazdę na rolkach i tym podobne rzeczy. To, co dzieje się kilkaset metrów dalej, tak naprawdę tam w samym parku. Z kolei na tej ścianie mamy widok na Kraków i daleko w oddali Tatry. To właśnie wszystko dzieje się z kolei w tamtą stronę daleko, daleko. Więc mamy pewnego rodzaju grę urbanistyczną, przestrzenną, geograficzną na temat tego, jak się kierunki muralu przenikają z tym, co tak naprawdę dzieje się dalej. To jakieś konkretne postacie pojawiły się na tym muralu? Więc tak, właściwie znajdujemy się w otoczeniu zieleni przy bulwarach wiślanych, niedaleko ulicy Krakowskiej i Podgórza, a z drugiej strony mamy Hotel Forum i Wawel. Jest tutaj taki plac zabaw, mamy ścianę naprzeciwko niego, więc postanowiłem namalować takie postaci standardowo ze starosłowiańskich wierzeń, które po prostu sobie tutaj latają, przebywają, przemieszczają się pomiędzy naszym światem a innymi światami poprzez portale i zastane drzwi. Faktycznie mamy tutaj różne drzwi, jedne zastane, inne jeszcze są domalowane. Ciekawe, gdzie przez te drzwi jeszcze możemy wejść. Ja myślę, że każdy tutaj powinien przyjść. Za nami jest Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży, więc może przez te drzwi można tam wejść i wziąć udział w jakichś zajęciach, które tam się odbywają, a może do całkiem innego świata. Ja myślę, że najlepszym pomysłem jest przyjść i zobaczyć i przekonać się samemu.